14 sierpnia 2020. Cmentarz Powązkowski Wojskowy w Warszawie. Kwatera pamięci poświęcona bohaterom roku 20. W tym miejscu miała się odbyć swojego rodzaju epopeja wspomnień. Była tylko uroczystość. I dlatego, że ta uroczystość ma znaczenie stuletnie, my, jako obrońcy krzyża, ci, którzy reprezentowali nas, Smoleński, ci, którzy w tej chwili stoją i czuwają nad prawdą smoleńską i krzyżem, przypominają, że są, funkcjonują i jednocześnie także w takim samym stopniu jak oficjele kochają swoją ojczyznę. Panie prezydencie Andrzeju Duda, panie premierze Mateuszu Morawiecki, panie ministrze obrony narodowej, wszyscy oficjele tej uroczystości, przypominamy tu z tego miejsca, że jesteśmy, czuwamy i będziemy dalej czuwać. Jesteśmy przy wartościach i jesteśmy w Polsce. To nasze powołanie i chcemy wam powiedzieć, że nie będzie spokoju absolutnego w ojczyźnie, jeżeli będą takie wstręty robione wobec obywateli, wobec rzeczywistości. My przyszliśmy z dobrego serca po to, żeby okazać swój szacunek dla wydarzeń historycznych. A pani wojskowa, nie wiem dlaczego ona ma ten stopień, powiedziała, że nie ma nas na liście. A ja jej odpowiedziałem, że kiedyś byli na liście w Katyniu. Później byli na liście w Smoleńsku. A jednocześnie później nas tu nie ma jako tych, którzy przyszli okazać szacunek. Tak dalej być nie może i nie powinno być w Rzeczypospolitej, skoro się mówi o równości, skoro się mówi o tym wszystkim, że każdy ma pełne prawo do tego, żeby być obywatelem. My jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej i przypominamy wam to wszystko, bo oddawaliśmy głos dobrą intencją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.